Nominacje wręczyli wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i medalista igrzysk Ryszard Stadniuk oraz członek prezydium PKOL Andrzej Persson. W niedzielę siatkarze wyruszyli do Brazylii. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele PG Skrybeł Chatów: Karol Kłos i Bartosz Bednosz. Natomiast w sztabie szkoleniowym jest Filip Blanc, asystent trenera, Wojciech Janas, trener przygotowania fizycznego i Robert Kaźmierczak, statystyk. Pierwszy mecz Polaków 7 sierpnia z Egiptem.